Siemano, witam wszystkich z rana. Słuchajcie, dzisiaj nie o fotowoltaice, nie o gridach, nie o pompach ciepła, a trochę porządku chcę zrobić i później jeszcze wam zadam pytanie, czy chcecie zobaczyć, jak to moje podwórko wyglądało kiedyś, bo bardzo dużo komentarzy się pojawia, weź sobie posprzątaj, weź sobie ogarnij inne rzeczy, ja się tym nie przejmuję. Ale pamiętajcie, to ja nie jestem moje podwórko, tylko ja jestem współwłaścicielem jak na razie, tylko pół na pół z ojcem. I ojciec miał do siebie, ma do dzisiaj takie, że jest takim, co gromadzi wszystko, zwozi. I dlatego ja też z tego powodu mam dzisiaj dużo materiału, z którego mogę robić. Tylko że on to gromadził, zwoził, walił na kupę i dobra jest i nie wykorzystywał. Także bardzo dużo ludzi to zna. A z racji tego, że już ma 80 lat i już trochę sił mu brakuje, ale jeszcze się w tą gospodarkę pcha, to już ja coraz bardziej przejmuję podwórko i próbuję to ogarnąć. Także dzisiaj trochę będzie o ogarnianiu podwórka i ratowaniu dużej ilości pieniędzy, bo drzewa też mam desek naciętych, złożonych, a nie miałem nigdy czasu tego ogarnąć, a drewno wiecie, w jakiej cenie jest, także zapraszam. Także zacznijmy trochę od obejścia. Słuchajcie, tutaj z filmów pamiętacie, stał taki podest, na nim panele tego stały. Tu jest to miejsce, o, tutaj są instalacje. Tu już jest podest, wszystko zabrany. Pniaków trochę powydzierałem, tutaj większe to sąsiad przyjedzie koparką, bo nie było opcji tego traktorem wydrzeć, bo bym łańcuch urwał. I pomału przygotowanie pod off-grida. Ale wziąłem się troszeczkę za tą stronę. Tutaj pamiętacie, było nawalone różnych rzeczy, także zaczynam to zamykać. Ogólnie ten garaż idzie do likwidacji cały, tylko że on jest z konstrukcji stalowej. Ja chcę na górze zrobić albo instalację, albo trackery, albo coś na tych słupach, a tą konstrukcję wykorzystać do zrobienia szklarni dla mojej żony i ogólnie coś tutaj właśnie przerobić. Kurnik zostanie, tylko zostanie to bardziej ogarnięte. Także tutaj się jeszcze za to trochę biorę. I co najważniejsze na dzisiaj będzie, już podejdziemy. Ej, mamuś! Na dzisiaj, znaczy dzisiaj chyba tego nie ogarnę, bo nie ma opcji. Zostało jeszcze, bo tych desek było wiele więcej. Z tego nie wiem, czy już coś uratuje. Tu są deski, tu są siódemki deski. To było, ojciec woził na tartaki, przywoził i tak składał tylko na kupy. Zostaw, nie ruszaj. Także szarik, zostaw mnie. Nie, szarik tutaj z tyłu atakuje. Także ja mam wszystkiego wszędzie zgromadzone. Tu jakaś cegła, tu jakieś coś. Tak jakbym wam te krzaki odkrył, to tam jest przywieziony taki potężny garaż, żeśmy rozebrali. To tam jest chyba na 20 metrów długość jest cegła złożona. I to jeszcze ta cegła taka starego typu, ta duża. Ja ją tu wykorzystuję wszędzie, bo na przykład już tego po podwórku nie widać. Całe podwórko było wyłożone tą cegłą. Tylko tutaj po prostu no, cały czas jak deszcze idą, naciąga piasek i zaciągło tą cegłę, ale całe podwórko było cegłą obłożone. I chciałbym jeszcze te deski uratować. Ja nie wiem, ile mają, 5 cm czy ile. Zobaczcie, no to stoi w choinkach, zawalone. Ja po prostu nie mam czasu tego wszystkiego zrobić. I nie wiem, czy mój kręgosłup mi pozwoli na to, żeby to ogarnąć. Ale specjalnie też pod te deski kupiłem sobie piłę swego czasu, taką najezdową, i będę, no będę je po kolei wyciągał i od razu sznurkiem się strzeli po długości, będę ciął na długość, jak się nie dam dźwignąć rady, no to będę ciął je na pół, bo to na konstrukcję będzie różne. Altankę mogę tego budować, całe poddasze mam do roboty, także takich desek, takie deski się na poddaszu przydadzą. No nic, będę wam dawał znać na bieżąco, czy się udaje, czy się nie udaje. Ile materiału się udało z tego odzyskać. Te też spróbuję przeciąć, bo piłę specjalnie, a nawet ją wam pokażę. Piłę specjalnie kupiłem. Znaczy piłę, no ja tam taka pilarka ręczna. Na 7 cm żeby była. Ja tu też mam gradziarnię wszystkiego. Ale wszystko się, pamiętajcie, przydaje.
ją się na maksa ustawi, to jest 7 cm i powinna, mi się wydaje, obskoczyć. Także ogólnie zacząłem w grafajta wchodzić sprzęt, jakikolwiek, co mi się psuje, to w grafajta idę, bo nawet mi się fajnie podobają mi się te warunki gwarancji i nie jest jakiś taki strasznie też drogi sprzęt. Także słuchajcie, no co, najpierw grządki, a później porządki. Wstępnie górę zrzuciłem, powiem wam, te deski ważą, czyli nic ich nie zjadło za bardzo i coś chyba z tego będzie. Tu pierwszą przeciąłem. Co to w ogóle jest za drzewo? Jasion, z jasiona. I powiem wam, będzie coś z tego, tylko trzeba to wszystko powyciągać i na stodołę pójdzie. Wam pokażę już później, ile mam na stodole tego zgromadzone, bo to nie było niczym przykryte, dosłownie. Tam to, co leżało, tam i tu niczym. Naftolało, a jeszcze dodatkowo tu choinki tutuje, także wieczna wilgoć. I trzyma. Także cieszy mnie to bardzo. Sprzątnę i będę miał materiału. Dużo materiału. Jedno jest. Udało się wyciąć. Na razie tyle, jakie mi się uda. Na 24 cm. Bo z tego będą jętki zrobione na poddaszu. Ogólnie spięty będzie, będzie dach, no ile myślę, że będzie, bo tutaj ma 5 cm to ma, także jak dam co krokiew, to nie będzie żadnego problemu praktycznie. Później wam pokażę, jak to na poddaszu chcę zrobić. Tutaj końcówka jest jaka taka, ale mi trzeba tak, tam mi trzeba 2,90, a tutaj jest coś ponad 3 metry i one też mają coś około 3,5 metra, także tnę na długość, ile się da, później sobie już z tego wybiorę, co mi będzie pasowało. I powiem wam, no, pomału to idzie, ale drzewo twarde to i piła męczy. Jeszcze trzeba to poznosić, bo to dosyć ciężkie. No, trochę tu słabe światło, ale ja potrzebuję na razie 9 jętek od, no praktycznie nie wiem, jak to się nazywa, stolec? Chyba tak. Od dotąd, dotąd to jest 2,90, czyli takie na 3 metry potrzebuję. I na 20 cm mi się wystarczy, bo dach już teraz stoi ogólnie. Będzie taki stryszek nieduży. Tutaj mamy deskę na 10, 17, czyli 20 będzie bez problemu na taką szerokość. Wtedy chciałbym tylko praktycznie tą belkę jedną stąd usunąć. To mi powinno całość przytrzymać. Tutaj jakieś przejście będzie, tam będzie jeden pokój, tu będzie drugi pokój. Chcę tylko te okna wykorzystać, co są. I tak na daną chwilę tak naprawdę to w miarę ogarnąć. A w tym roku tutaj trzeba posprzątać i rozłożyć wełnę. Dobrze mówię? Tak. Wełnę skalną, co mam przywiezioną, także w miarę jest ogarnięte. Materiału trochę już mam zgromadzonego jak zwykle. U mnie wszędzie coś wiecznie leży. Ale to się przyda później, także tam się wydaje, że taki mały stryszek będzie w sam raz. Tutaj mam 2,60 do właśnie tej belki. Ogólnie i tak jeszcze tu będzie 30 cm zasyp celulozy. No i tam jakiś taki mały stryszek u góry między kominami. Jeszcze włas chcę zrobić, to praktycznie tego stryszku nie będzie, bo jak ja te jętki tutaj jeszcze dopierdzielę, to później od jętek, bo ta jętka będzie miała 20 plus jeszcze 15 cm w dół przynajmniej. Nie wiem, ile ta belka ma, ale tutaj dużo nie ma, około 15 albo 12 cm ma. No i tak muszę na 30 cm jeszcze sufit zrobić, czyli na jakieś 2,50 będzie pomieszczenie, 30 cm wełny i coś tam się stryszku tego zostanie, taki stryszek bardziej chyba techniczny niż cokolwiek tam kłaść. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Także myślę na 20 cm 3 metrowe natnę 9 sztuk. Tutaj jedna mi w komin wychodzi, to tam się z czegoś krótszego zrobi. Jakoś to połączy, albo się nie połączy, nie wiem, na razie jeszcze nie jestem w temacie. No zobaczymy. Czyli wiem, co naciąć, a resztę widzę, że zostawię, bo materiał jest dobry, tylko trzeba go w miarę dobrze przykryć i niech leży. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dwie już są na wymiar. To co na razie, te mają chyba 16 szerokości,
Jak mi braknie, to sobie z tych dotnę. Na razie zostawiłem ponad 4-metrowe, żeby mi się to po prostu na coś innego może przydać albo inne rzeczy i następna idzie. Także może coś z tego będzie. Będzie trzecia linia i jedziemy dalej. Powiem wam, już prawie pół metek, także trzeba coś zjeść, bo nie ma sensu iść do domu, mówię, cały w trotach otrzepywać się i znowu ten, chcę to skończyć, zostało jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale te na dole takie, widzę, są długie, krzywe, to no może na styk wyjdzie, jak nie, to się zrobi z tego, co jest. Tyle na dzisiaj. Mam 6 sztuk, 7 tam, co pierwszą robiłem, trochę tutaj takiego odpadu konkretnego zostało, także wszystko się przyda. Mam dość po prostu już. Jeszcze 32 stopnie jest w słońcu, czy tam w cieniu. No tutaj fajnie, powiem wam, tutaj fajnie pod tymi choinkami, chłodno. Jeszcze z tego jedna będzie, na pewno. To będzie 7 i coś tam się jeszcze z tego na dole wymyśli. Także na spokojnie. Muszę to jeszcze rozładować, wiecie, bo żniwa i trzeba przyczepy na żniwa, tak sobie pożyczyłem, bo będzie mi łatwo to ładować na stodołę. No i muszę na razie jętki odstawić na bok. No widzicie, trochę zlało tam, trzeba będzie blachą przykryć, bo teraz priorytet to jest bunkier i ogólnie bateria, ale jeszcze przejdziemy się na górę. Pokażę wam, ile mi się udało tego wszystkiego zgromadzić. Wytargałem je na górę na stodołę. Leżą sobie. Tutaj jakieś inne leżą. Tam stara podłoga leży. Pod nogami jeszcze tego wszystkiego leży, bo tutaj wrzucam na razie na górę, później to w miarę sortuję. Tam leży stara altana. Powiem wam, jest z dołu. Tutaj trochę wysoko. Przytargać to wszystko. Koty się wylegują. Pełna leży. Grunt, że u mnie leży, a nie na składzie. Także znowu robota każda leży. Materiału nie brakuje. Tu kiedyś siano było. Ja tutaj myślę przez dach wystawić hipara może kiedyś. To siano już sprzątnę niedługo. Także tutaj desek też mam od spodu. Całe mnóstwo. Także jeść nie chcę. A niech leży. Nawalone na kupę. Nie ma opcji tego garnąć. Ale materiał jest. Najważniejsze, że jest materiał. Coś się będzie robiło. Pudła też się wyregulują, także słuchajcie, najważniejsze teraz to ogarnąć ten bunkier na magazyn energii w mojej drewutni. Już taka mi się udało trochę znaleźć. Tutaj pomału jadę cegłą. Tutaj będzie ścianka. Ścianka będzie do samej góry. Tutaj będą drzwi wstawione. Tam jest futryna z tych drzwi. Drzwi będą otwierały się w tamtą stronę. Tam będzie bateria. Praktycznie tylko bateria będzie leżała i chyba jeszcze zasilacz buforowy będzie. Chyba tutaj na ścianie zamontowany. Akurat mi przyjechał zasilacz buforowy. Także fajny temat. O, udało się za połowę ceny kupić zasilacz buforowy 5-amperowy. Z transformatorem toroidalnym, to jest ważne. Transformator nie do zajechania. A tutaj dostałem od widza, o tym będzie film osobny, od widza ze Szwecji w prezencie falownik off-gridowy z Growata. To jest nowy falownik, coś nim źle podłączyli, także będzie, filmu z naprawy nie będzie, ale jak naprawdę naprawię, to on będzie do sprzedaży, bo chciałbym, sprzedając jego, kupić kamerę termowizyjną, bo jest mi bardzo potrzebna, za dużo mam tych eksperymentów, także cały czas coś, baterie się wylegują. Ogniwa przyniosłem tutaj sobie. Reszta baterii dalej w aucie leży. Autem nie jeżdżę, to niech leży, ma tam sucho. Póki bunkra nie zbuduję. Dobra, nie zanudzam. Tyle na dzisiaj, słuchajcie. Do roboty. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i słoneczka życzę.